Ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czwarty dzień mamy dzisiaj naszego pielgrzymowania, 4 sierpnia. Dzisiaj Jezus uczy nas w Ewangelii, w jaki sposób mamy gromadzić swoje skarby, przede wszystkim przed Bogiem. I dzisiaj na pierwsze miejsce przede wszystkim wypływa temat dialogu. Podstawą budowania każdej relacji jest dialog, rozmawianie, słuchanie. Przede wszystkim dzisiaj Jezus pokazuje nam, jak ważne jest słuchanie. Jeśli posiadłeś tę umiejętność słuchania, jeśli wsłuchujesz się w to, co druga osoba ma tobie do powiedzenia, to jesteś wielkim szczęściarzem, bo w ten sposób ktoś ciebie też zaprasza do historii swojego życia. I dzisiaj Jezus chce ciebie zaprosić też do historii swojego życia, mówiąc tobie o tym, w jaki sposób, co masz robić, żeby gromadzić przede wszystkim te największe skarby. Skarby, które prowadzą ciebie do nieba. Czy masz tak w twoim życiu? Czy radzisz się Jezusa? Czy Jego się pytasz? Czy rozmawiasz z Nim? Chciałbym, żebyś dzisiaj, drogi, kochany pielgrzymie duchowy, popatrzył na swoją relację z Jezusem. Na to, w jaki sposób z Nim rozmawiasz. I czy z Nim rozmawiasz? Czy się Jego radzisz? Jezus ciebie kocha i cały czas Jezus chce z tobą rozmawiać. Bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić każdego pielgrzyma duchowego, każdą osobę, ciebie, który modlisz się za nas, i z serca ci błogosławię na tą całą dzisiejszą niedzielę.